humanizacja moi mili. Spora część z nas już jakiś czas temu odstawiła motocyk do zimowego snu. Inni, być może sprzedali motocyk i w wolnych chwilach dumają o nowym zakupie, a jeszcze inni ostro przeczesują oferty salonów, fora i portale ogłoszeniowe w poszukiwaniu swojego pierwszego jednoślada. Dzisiejszy film jest adresowany przede wszystkim do tej ostatniej grupy, ponieważ mam zamiar przedstawić kilka czynników i argumentów, które przydadzą się Wam przy wyborze, e, czy kupić motocyk nowy czy używany. Zapraszam! Słowem wstępu, takie dwie sprawy. Pierwsza, to że masz już opatrzony na jakiś motocykl, bo jeżeli liczysz, że palcem ci pokażę i powiem, to masz kupić, 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 kupić to jesteś jest w złe miejscu. A druga, że to nie jest jakiś proeloporadnik, poradnik, tylko materiał, który ma otworzyć oczy tym, co mają szeroko zamknięte na pewne kwestie, i by kogoś czasem do łba nie przyszło, żeby mnie obarczać z odpowiedzialnością za swoje wybory. Nie ma tak. Okej, okay, rączki umyte od odpowiedzialności, no to jazda z tym koksem. A, jeszcze jedno. Jeżeli upatrzyłeś sobie motocyk, który jest świeżą po premierze nowinką, to zbytniego wyboru oczywiście nie masz. Mimo wszystko warto jest wziąć pod uwagę fenomen zwany chorobą wieku szczenięcego. U co to to? to? A, no tak. Jak sprzęt jest nowy dopiero co po premierze, to może mieć pewne wady fabryczne i problemy, o których jeszcze nic nie wiadomo. A to trochę lipa, jest kupić coś za sporą flotę i wściekać się, że kredyt płacisz, a motocyk ciągle po Lata, no bo jest problem za problemem. Jeśli nowy motocykl jest zrobiony na podzespołach hulających w od dawna istniejących modelach z oferty danej marki, no to jeszcze da się coś przewidzieć. Ale jeśli jest to totalnie nowy wymysł i jeszcze składane przez Mario i Luigi'ego w przerwach między makaronem a pizzą paparara paparara, no to może warto jest to jeszcze przemyśleć, co? Natomiast jeżeli kupujemy model, który już jest jakiś czas dostępny zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, no to pojawia się poważny dylemat, gdzie, jak i od kogo to kupić. Po pierwsze i super materialistycznie. Kasa. No cóż, taka prawda. Hajsy całkowicie determinują obszar, w jakim się poruszasz. Jeżeli masz w kieszeni jedynie 8000 polskich dolarów, które możesz przeznaczyć na przygodę z motocyklem, to twoje spektrum wyboru jest dramatycznie zawężone w porównaniu do sytuacji, gdy Spłonujesz budżetem w wysokości 80 tysięcy. Ha! Debil! Ameryka odkrył! No przecież to oczywiste. Spokojnie. Motyw kasy będzie się przewijał niejednokrotnie przy kolejnych kwestiach i argumentach, no bo kasa to stan umysłu, co widać już w kolejnym czynniku, którym jest podejście do sprzętu, który sobie kupujemy. Niby na forach i grupach wszyscy dbają i jeden drugiemu wytyka, że nie myje, że łańcuch wisi jak fujara u konia, że za niskie obroty na biegu jałowym, czy rozrząd chaosu, ktoś kręcił metalowym wiatrem z garścią śrubek w środku. Mylnym będzie stwierdzenie, że ci, co kupują nowe bardziej dbają niż ci, co kupują z rynku wtórnego, bo dla jednego wydać 80 tysięcy na nowego kucyka to mało, a dla drugiego 8 tysięcy na używany motocyk to fortuna, która akurat załatwiłaby jego życiowy problem. Ha, ha motyw kasy znowu, co nie? Zastanów się, czy faktycznie chcesz kupić nowe, by to zwyczajnie w świecie popsuć i bezmyślnie katować. Zastanów się, czy w ogóle chcesz kupić cokolwiek, by to świadomie psuć. A potem pomyśl, czy chciałbyś kupić używane, psute i katowane od innego takiego jak ty, he? A potem każdy z was gra swój mecz, no bo jeden chce urwać każde 100 złotych, a drugi wciska kit, że motocykl socuszko, oczko w głowie, wychuchany, wymuskany, obciągany, ha... A no tak to niestety działa, i w ten sposób przejdźmy do kolejnego punktu, jakim jest historia bliżej znana lub nieznana. Na wstępie mówiłem już o tym, że zakup nowego motocykla nie do końca równa się stuprocentowemu bezpieczeństwu i braku ryzyka zaliczenia w topy, no bo zawsze jakieś jest. Jednak, kupując motocykl używany, współczynnik szczęścia zaczyna odgrywać znacznie większą rolę. Powiedzmy sobie szczerze, jaką mamy gwarancję, że to co widzimy na ogłoszeniach, a potem osobiście, nie jest gruzem z raną historią? Skąd możemy wiedzieć, czy motocykl nie startował spod każdych świateł na jednym kole, nie miał co chwila palonego lacza, nie był piłowany na zimnym silniku, a sam motocyk stał w pokrzywach pod chmurką zamiast w garażu? Aby się nie znasz, to mnie tu pierwszy a... palić znawca, jest to będę wiedział. Okej, okay, okej, okay. nie znam się. Bo nie muszę. Ale pamiętajmy, że robiąc zakupy sprzętów z drugiej ręki, musimy brać pod uwagę wszelkie ryzyko związane z historią motocykla, bo przecież w dzisiejszych czasach kręcenie liczników o tych 20 i więcej tysięcy kilometrów do tyłu, czy fabrykowanie książki serwisowej to chleb powszednich handlarzy zarówno samochodów, jak i motocykli. Przejdźmy do kolejnej kwestii, którą są Emocje! Brzmi to głupio, bo przecież to nasza natura i w ogóle jak to? Ano popatrz na to w ten sposób. Jak kupujesz nowy pojazd, Masz mnóstwo emocji, które towarzyszą ci na każdym kroku. Masz wpływ na wybór koloru, malowania, dobierasz wyposażenie dodatkowe. Potem uczestniczysz w rozpakowaniu motocykla z paczki, wszystko wąchasz i zastanawiasz się, czy tak właśnie pachnie kraj elektrycznej wiśni. Potem twój pierwszy dziewiczy dosiad motocykla, na którym nikt jeszcze nie jechał. Pierwsze zapalenie się kokpitu, i bzyk pompy paliwowej, pierwsze odpalenie. To są emocje, które dosłownie kupujesz wraz z nowym motocyklem, a których mieć nie będziesz przy zakupie sprzętu z rynku wtórnego. Co nie znaczy, że zakup używanego motocykla nie dostarcza żadnych emocji. Oj nie! Zwłaszcza jeśli to twój pierwszy motocykl i szukałeś go długo i trafiłeś kolorki takie jak zawsze chciałeś, bo gościu napisał, że ma mały przebieg, że garażowany, nigdy gleby nie zaliczył, no a ty jedziesz 5 godzin w jedną stronę, by go obejrzeć, a gdy docierasz na miejsce... E, jesteś z lekka rozczarowany, bo coś nam jednak jest porysowane, coś urwane i ogólnie stan faktyczny mija się nieco z opisem. I nagle zarnają tobą te emocje, a no bo to nie do końca to, a może mechanicznie też jest coś nie tak, ale w końcu tyle szukałeś i jechałeś ten kawał drogi, to może jednak zabrać już ten sprzęt do domu, by nie mieć poczucia całkowitej straty czasu? No właśnie. Nie śpieszcie się, to nie jest łapanie pcheł do cholery. Pamiętajcie o tym organie, który dźwigacie pod kopułą i użyjcie go właśnie w takiej chwili. Nie dajcie się ponieść emocjom i zapytajcie się siebie, czy aby na pewno warto wrócić do domu z tym ulepem. Przejdźmy do kolejnej sprawy, a mianowicie do przeznaczenia. Jaka jest różnica między jazdą a jazdą? Ja nie mam zamiaru tutaj dzielić ludzi... Ale dobrze wiecie, że każdy ma inny gust i inne podejście. Stąd przykład, że jeden chce kupić motocykl do wygodnego płykania kilometrów i cieszenia się widokami, a drugi chce ścigać się z własnym cieniem, szlifować technikę i ciągle podnosić sobie poprzeczkę. Nie będę się zbytnio rozwodził, bo powiesz, że się powtarzam. Dlatego zadam Ci pytanie. Czy wiedząc, że chcesz kupić motocykl, którym będziesz się wywracał, sprawdzał, testował i ciągle starał się przekraczać swoje limity, to zdecydujesz się na nowy sprzęt za 80 tysięcy? Czy kupisz coś, czego będzie ci trochę mniej szkoda położyć na glebę? I coś, co będzie w razie czego taniej i szybciej odbudować do stanu użyteczności, hm? Ja wiem, że możesz się mierać stuntem i być tak dobrym, że sponsorzy pchają się do ciebie drzwiami i oknami, są bardziej nahani niż sprzedawcy garków Filipiaka. No i nie musisz się przecież liczyć z pieniędzmi na modyfikacje, ulepszenia i naprawę po każdej glebie. To samo dotyczy się Was, przyszłych zawodników, którzy teraz już jeździcie na torze i macie taką ilość sponsorów, że same ich naklejki dają wam plus 50 koni mechanicznych. Rozważ, czy jeżeli faktycznie masz zamiar glebić 10 razy na minutę, to czy robienie tego nową ninżą 636 z salonu nie będzie sprawiać bólu zarówno Twojemu sumieniu, jak i portfelowi? Hm, znowu motyw kasy, ha? Słuchajcie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi co lepiej kupić. Ustalcie sobie budżet, czytajcie i szukajcie. Sprawdźcie oferty, zobaczcie co wam odpowiada i co wam się podoba, tak? Wam, a nie komuś innemu. To wasza decyzja, a nie jakiegoś pazia, co jest furmowym sensejem czy innego małolata, co nawet motocykla nie ma, a od pięć lat siedzi na grupie i się mądrzy. To wasz szmal, wasza frajda, wasza przygoda z jednośladami. Cokolwiek sobie wybierzecie i zakupicie, życzę wam, byście byli przede wszystkim szczęśliwi z dokonanego wyboru i abyście zawsze bezpiecznie wracali do waszych domów i waszych bliskich. Trzymajcie się, hej!